Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. No i widziałem już na nagraniu, że przestało ciąć. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, że w końcu widzicie dokładnie to w takim stanie, w jakim widzę ja. Ale właśnie, ja nadal nie mogę wejść niestety w mapę. A po drugie, czy my tam byliśmy? Kurde, i teraz już nie wiem. Chyba nie, zrobiliśmy tylko kółko, tak? Nie, byliśmy tu. Tak, to jest bugowana szuflada. Boże, jak mnie to boli. Jak mnie to boli, jak mnie dupa piecze od tego. Wow, a ty co? Taki już cwany? No i co, już cwany nie jesteś? O, mnie to takim powinni wodzić, a nie takim czerwonym. Czerwoną landryną. Siadaj, siadaj. Jedziemy dalej. Jedziemy w końcu do misji. Wtedy mapy jeszcze nie widzę. Jak zobaczę mapę, to może w końcu... Aha, metalowe bloki, nie, do skrzynia po prostu. Jeżeli zobaczę misję, to może w końcu też nam mapka się otworzy. Wiecie, ja tak tutaj się zatrzymuję, bo naprawdę, no ja mam humanie zbieractwa i ja muszę sobie zeskanować teren co 15 metrów. Co 15 metrów skanowanie terenu. No jedźcie, jedźcie. Tu widzę, że jest ta wieżyczka obserwacyjna. I to jest tam. Tam coś jest. My tu możemy wejść? Możemy. W dół. O, jak wyjebało. Dobre. Dobry, dobry. Nie. Aha. Spane. To jest sejwik. I tak, my jesteśmy w tym miejscu P3. Musimy dojść na poligon B. Tak? Chyba tak. Wielkość dwa razy da się? Dwa razy nie. Nawigacja, oddalenie, kółko myszki, pyk, pyk, pyk. Nie da się tej wielkości dwa razy ustawić niestety. Dobra, ale tak czy inaczej, no musimy wejść tutaj. Kamera jest jedna z tej strony. Coś włączyłem. Nie wiem, co włączyłem, ale coś włączyłem. Da się skanować w ten sposób. Ile tu jest rzeczorków? Idziemy tam. Dobra, nie wiem, co zrobiłem, ale złazimy. Ta gra jest naprawdę mega ładna. Kurde, jaka ta gra jest ładna. Jaka ta gra jest ładna. Widzę coś, co może nam się przydać. Bo coś tam jest. Skando, skando. Tam walnął ten robocik. To jest czarny mesjasz. Chodź. Jak chcesz się tłuc, to zejdź. Ja nie będę z tobą walczył. Aha. Pyk, 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 pyk. Dziwny ty jesteś. Na szczęście aż tak dużo cię tłuc nie trzeba. Kurde, my tych skrzyni naprawdę nie możemy otworzyć? No wy sobie jaja robicie? Czuję się skrzywdzony przez tą grę w tej chwili. Dobra, ja tu tylko chwilowo, tak, 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 tak. Coś tu zniknęło. Dawaj, co tam miałeś? Tu było coś. Weszła, zdziarska jak Amasz. Mnąc zamszowe rękawiczki i powiedziałaś: wiesz, biorę ślub. Proszę bardzo, zabaw się. Wszystko mi jedno, zaczekam. Majakowski, majorze? Humor nie dopisuje. Wyobraziłem sobie swój ślub. Pamiętacie, kiedy powiedzieliście: broń i amunicja są najlepsze, Lariso? Ale widziałem tę jedną rzecz. Wsadź sobie to w swoją polimerową dupę, Charles. Nie mówiłem nic o pani doktor. Dobre, dobre. Pierwsza kamera. Po drugie, wypierdalać do góry. Wszyscy. Jakie ten mąż. Któryś jeszcze jest mądry?
O kurwa, dobra, teraz już po mojej mądrości, po mojej mądrości! Fuck! Wyspiła! Co ty na to? No i to było fajne. To szkoda, że i te bębniki są tutaj. No nie, no to co jest genialne? To jest coś genialnego. Ja mogę tego używać i używać. Jestem odporny. Naprawdę? Tamten żyje jednak? Co za smuteczek. No wszystko. Mania zbieracza włączona. Idziemy ci wpierdolić. Ja naprawdę, kochani, staram się być jak najmniej wulgarny, ale ja ogólnie jestem bardzo wulgarnym człowiekiem. To nie chodzi o to, że jestem chamski czy jakiś niemiły, ale już w sumie dawno chciałem zrobić jakiegoś takiego pseudo Q&A na temat mojego zachowania ogólnie w grach. Ja jestem dosyć nerwowy, jeżeli chodzi o gry. Powiedziałbym nawet, że jestem bardzo nerwowy. Mam cię dość! Zmiata! Nie zmiatam. Weź. Tą pałkę to se użyj na kolegach, a nie na mnie. Mam nadzieję, że spotkamy jeszcze Norę. Nora to jest po prostu coś najlepszego w tej grze. No właśnie, i wracając do konsensusu mojej wypowiedzi wcześniejszej. Jestem naprawdę mega wulgarnym człowiekiem, ale to bardziej w takiej sferze przeklinania. No, jestem przeklętny po prostu i to totalny. Ale to tak z miłości. O, fajnie. Zasięg czujników. Wykryli was, majorze. Teraz to wiem. Teraz mamy przejebane. A jeżeli tu szybko wejdziemy? Nie? Upsi. Co ty na to, blacharzu? Do góry. Do dołu. Tam już chyba nic nie było. Ja się tylko weźmiemy. To jest to pierwszy poziom. Coś je było, nie wiem co, ale coś je było. Nie działa to w taki sposób. Nie. Dobra, tamte się coś tam naprawiają powoli. O. Jak orgazm. O! O! Co ty kurwa do mnie strzelasz w takiej odległości? Typie, uspokój się. Nie strzelaj. To tylko robię porządki. Nie wolno do mnie strzelać w ten sposób. No we... Gruba sku. No i po co ci to było? Ja sobie tutaj tylko... Wszystko tu przeszukuję ładnie, pięknie. Porządki w dokumentach robię, a ten do mnie strzela. Co to dzieliga? Dobra, zerowy poziom jest git. Oświadczenie, starszy laborant J. Notow. Ja niżej podpisany Isaac Schnipperson dnia 23 maja między godziną 23.04 a 23.56 czasu lokalnego niezależnie i bez upoważnienia wykorzystałem moją pozycję zawodową i sprzęt służbowy, by włamać się do systemu sterowania należącego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i satelity podwójnego zastosowania. Sprawowałem kontrolę nad rzeczoną satelitą. Zmieniłem trajektorię jego lotu w celu nakreślenia na ekranach centrum monitorowania obraźliwego i nieobyczajnego napisu. Nie będę tu przytaczał jego brzmienia. Po przeprowadzonym dochodzeniu postanowiłem przyznać się do winy. Stwierdzam, że teraz jestem już świadomy, iż konflikty polityczne i ideologiczne niezgoda między krajami nie mogą stanowić usprawiedliwienia tak nieprofesjonalnego zachowania. Ponadto szczerze żałuję sprawiania tak dużej przykrości moim amerykańskim kolegom. Przepraszam za swoje zachowanie, przyznaję się do winy i przyjmuję karę dyscyplinarną. Daj na wiadomość. Towarzyszył Schnipperson. Dziękuję za wiadomość dotyczącą waszego niezmiernie ważnego odkrycia odnośnie do potencjalnej transmisji sygnału bez udziału radia z wykorzystaniem wibracyjnej struktury polimeru. Przeczytajcie poniższą wiadomość powoli i uważnie. Aktualnie nie ma najmniejszej potrzeby prowadzenia dalszych badań nad przesyłaniem sygnałów między strukturami polimeru, ani też publikowania opinii czy uwag na ten temat. Mówiąc wprost, zakazuję wam badania, wykorzystywania oraz omawiania waszego odkrycia z kimkolwiek.
To powiedziawszy i zważywszy na wszelkie błyskotliwe wnioski oraz pasję naukową, poprosiłem o awansowanie was w najbliższym miesiącu i przeniesienie do mojego osobistego zespołu badawczego z poważaniem DS. No, czyli to właśnie taka równość. Komuchy zasrane chcą nam odebrać wolność. Wszystko? Nawet nic nie było, chamstwo w państwie. No dobra, tam też nie przyjdziemy. Trochę się boję tam wychodzić, więc tam nawet nie pójdę. Ale tu są rzeczorki. O Jezu, normalnie. Ten widok to jest coś pięknego dla mnie. Wszystko? Tak, ale tam jest trup. Znaczy ja stamtąd wziąłem wszystko, bo tam chyba też były takie na dole. No właśnie. Naprawdę tu już nic nie było, ale... Ale jednak. Trupek. Znaczy trupinka. O, jaka ładna pani. Durna klasa. Mam nadzieję, że ktokolwiek to wymyślił skończył tak jak ja. Tak, ja też. O czym ty mówisz? O klasie społecznej, Nieczajew. Nigdy nie musiałeś się nią przejmować z powodu swojej szczególnej kategorii. Ale dla nas, zwykłych ludzi, jest to dość istotne. Zwłaszcza jeśli chcemy dostać cokolwiek więcej niż podstawową myśl. Lepsze modele są dostępne w takich kolorach jak kremlowska czerwień. A w ogóle to po co ci taki? Co ma to z tobą wspólnego? Wybacz, my się znamy. Właśnie, najpierw czy się znamy? Wybacz. My się znamy? Tak, oczywiście. Pracowałam w kadrach. Znam wszystkich i mogę ci powiedzieć, jaką mają klasę. Ja miałam niemal najwyższą. No to siedziałam po godzinach, bo potrzebowałam jeszcze tylko 8 nadgodzin, żeby awansować oczko wyżej. Wszystko byłoby dobrze, gdyby co piąty drań nie zaczął usiłować poprawiać sobie klasy przed kurecją polimerową, co spowodowało społeczną dewaluację. Naprawdę zginęłaś, bo chciałaś gównianą zabawkę? Co ty, jesteś sroka? Naprawdę zginęłaś, bo chciałaś gównianą zabawkę? Co ty, jesteś sroka? O, żeby cię! Kpisz sobie ze mnie? Idź sobie! Teraz i tak jestem już tylko statystyką. Kra! Nie, tak robił sroki, nie wiem. Powiedzmy, że tak robił sroki. To jest sroka wersja Shiro. Mega sroka wersja Shiro. Dobra, dziękuję, bardzo miło. Więcej rzeczorków. To będzie odcinek z eksploracji i zbierania przedmiotów. 100%. Tak było. Mówię wam, tak było. O, ciebie też bierzemy? Nie da się. O, i pięknie. A, tu jeszcze byłyście rzeczorki. Nic się przede mną nie ukryje. Nic, to nie jest niezabogowane. A to kurwa co? Ten jakieś klucze miał, ej. Ty miałeś więcej. Ale coś tu chyba nie wyszło. Tu jeszcze nie dobrałem. No teraz już chyba wyklirowałem, prawda? No nie wszystko. Się skupiłem na tym zasrańcu, że nie zauważyłem. No właśnie, no i wracając jeszcze do tematu mojego przeklinania. No ja taki jestem po prostu. Uwielbiam przeklinać. Nie czuję tego, jak przeklinam. Nie jestem żadnym patusem, żeby nie było. Dobra. Pomysł wart 1 000 000 rubli. Słuchaj, mam świetny pomysł. Może byśmy tak w następnym zautomatyzowanym satelicie badawczym umieścili wiadomość? W skrócie wyglądałoby to tak. Dodajemy polimerowy nośnik w pozłoconym pojemniku. Złoto zapobiegnie zniszczeniu. W pojemniku ryjemy diagram pokazujący sposób przekształcania danych polimerowych w obraz. Następnie dodajemy adres zwrotny, mapę pulsarów, położenie słońca w galaktyce i rysunek promieniującego jądra wodoru, w odniesieniu do którego zdefiniowaliśmy jednostki miary i czasu. Moglibyśmy też zawrzeć tam nagrania muzyki, różne dźwięki, zdjęcia i rysunki mężczyzn i kobiety. Wyszłoby niedrogo, a mogłoby mieć naprawdę duże znaczenie. No i byłoby efektywne. Artykuł wstępny szkic. Podstawowe rozróżnienie. Oczekujemy na sygnały z kosmosu i bombardujemy nieskończoność potężnymi sygnałami, tak jakbyśmy stali w środku ciemnego lasu i krzyczeli: jest tam kto?
nawet dla błyskotliwego umysłu naukowca, który w pełni pojmuje bezkres przestrzeni kosmicznej. Niepojęte jest, żeby nigdzie w potencjalnym nieskończonym wszechświecie nie było innych istot obdarzonych inteligencją. Co jeśli w tym ciemnym lesie nie znajdziemy nikogo, z kim moglibyśmy porozmawiać, tylko dlatego, że nie znajdziemy z tym kimś wspólnego języka? Nie mam na myśli oczywiście języka ludzkiego. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy trafili na formę życia na przykład kompletnie nieznającą matematyki, w której ogólnym paradygmacie nie ma miejsca na podobny system. Jak niby mielibyśmy się porozmawiać z takim gatunkiem? To z kolei prowadzi do następującego pytania. Ile razy mogliśmy już coś napotkać? Tylko zwyczajnie nie zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z obcą formą życia. No właśnie. To też jest fajna alegoria, aczkolwiek to nie jest na pewno dzieła ZSRR. Tak samo na przykład ten złoty dysk, który jest tutaj przytaczany. Oczywiście ludzkość wysłała ten złoty dysk ze wszystkimi tam nagraniami i tak dalej, z opisem człowieka, z czego powstajemy i tak dalej, z węglem, nie z węglem, no wszystko. Ale to też o tym opowiem może. Dobra. Ministerstwo Obrony zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące sygnałów pochodzących z kosmosu. Najwyraźniej wskutek mistyfikacji Orsona Wallace'a moda na psikusy związane z kosmitami zatopiła pozory nawet najmądrzejszych z nas. Przygotowałem wstępną wersję raportu. Chciałbym, byście, towarzyszko, sporządzili dokument w prostych, ponurych słowach, które wojskowi zrozumieją i docenią, po czym przesłali go do ministerstwa. Aktualnie mamy 5 roboczych hipotez dotyczących powtarzających się sygnałów z kosmosu. Gwiazda neutronowa. Kiedy gwiazda przechodzi w stadium supernowej i umiera, może się przekształcić w szybko obracającą się gwiazdę neutronową. Podejrzewamy, że gdyby taki obiekt znalazł się w silnym polu magnetycznym, mógłby emitować podobne dziwne sygnały. Połączenie dwóch gwiazd. Kolejnym potencjalnym wytłumaczeniem jest zderzenie dwóch gwiazd neutronowych. Większość krótkich impulsów radiowych rejestrowanych w ostatnich 10 latach przez radioteleskopy występowała tylko raz. Blitzstar. Szybko obracająca się gwiazda neutronowa, która nie jest w stanie wytrzymać własnej masy, w wyniku czego następuje bardzo szybki kolaps i przekształcenie w czarną dziurę. Czarna dziura. Istnieje hipoteza, że krótkie sygnały radiowe mogą pochodzić od gwiazdy neutronowej wpadającej do czarnej dziury. Również sama czarna dziura mogłaby je emitować, gdyby szybko się kurczyła. Mogłaby za to odpowiadać też ciemna materia zdarzająca się z czarną dziurą. Ludzki błąd. Niemożliwe do uniknięcia niedokładności dostępnego sprzętu, nawet radzieckiego. Ludzki błąd podczas obróbki danych. Wszystko to mogło doprowadzić do powstania nieprawidłowej interpretacji. No i kolejne czytanie, zaraz mi zaschnie w ustach. O Jezus Maria, no bez jaj. Naprawdę. Za dużo. Towarzysze, notatka robocza. Pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych do podpisania petycji w sprawie przywrócenia Popowa na patrona naszej placówki. Wszyscy wiedzą, że dzięki towarzyszowi Sieczenowowi nasze anteny radiowe mogą usługiwać sygnału z mroźnej przestrzeni kosmicznej. Ale to dzięki towarzyszowi Popowi te anteny w ogóle istnieją. Kosmos jest wspaniały i w ogóle, ale co jeśli tam tak naprawdę nic więcej nie ma? Dołączcie do mnie, towarzysze. Tajna wiadomość. Towarzyszu Pieskow, gratuluję awansu z młodszego na starszego laboranta w tajnym wydziale Centrum Sieczenowa. Będziecie uważnie analizować sygnały docierające do nas z kosmosu i próbować ocenić, które z nich, jeśli w ogóle mogą, poprowadzić do odkrycia istnienia cywilizacji pozaziemskich. Istnieją ściśle tajne informacje, z których wynika, że powinniśmy cały czas szukać. Mamy co do was duże nadzieje. Wasz nowy przydział wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Jewigi, mam to. Mam to. Posłuchaj, jest tu. Eureka, to prawdziwa wiadomość. Jest tutaj. Definitywnie. Siergiej, udało nam się. Posłuchaj. Zaczekać.
Ciekawe. Dane usunięte. Jesteś zwolniony. Pierdol się razem z koniem, na którym przyjechałeś, piesko. Od 3 lat nasłuchujesz fal radiowych z kosmosu i czekasz na kosmitów? To była cholerna kuchenka mikrofalowa. Mam nadzieję, że jebnie w ciebie meteoryt, pieprzony palancie. Mam cię już potąd. Jeszcze nie jesteś gotowa, faktycznie. To być może było to. Wyjdzie! Nigdy mnie nie złapiesz! Cię nawet w tej chwili nie szukam, ja tu zbieram rzeczy. Pietrów jest niedaleko, towarzyszu majorze. Nie tak głośno. O? No nie, to jest ciasteczko chyba. No to idzie easy, ale tutaj potrzebujemy ciasteczka. Nie mamy ciasteczka. Gdzie jest ciasteczko? Ciasteczko, gdzie jesteś? Pla, 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 pla. Gdzie jest ciasteczko? I no daj to nam ciasteczko. Teraz to się zgubiłem. Tutaj wejść nie możemy, to co, zostaje nam tylko góra. Góra, góra, góra. Gleba. Tutaj jest duży kawałek terenu. Trzymasz wyłącznik. Ktoś słyszy. O, o. Skąd to? No weź se jaj, naprawdę. Ty cię pyknę. Ty umierasz i to wszystko. Dobra, nie mamy ciasteczka. Gdzie jest nasze ciasteczko? Pyk, pyk i po sprawie. Ale jeszcze pójdę sobie zapisać, póki możemy. Ile was tu jest? Więcej was matka nie miała? Gleba. Ty też, gleba. Gnoju. Ten to spieprzył. Ciekaj, gdzie pieprzno rośnie, dokładnie. Oj. Nora, czyżby? Zapisywanie danych. No, to nie nora? No to działamy. Nie, to w ogóle no to... nawet nam nic nie mówi. Jak tam nasze polimery, bo trochę zabraliśmy tych rzeczy. 281, uhu! Uhuhu. Postać. Większa precyzja ostrzału, zmiana broni. Ja to tak nie za bardzo. O. No i nie wiem. Może ta energia postaci nie jest zła. No właśnie, twoje ataki bronią białą. No, zróbmy to. Myślę, że to jest spoko. Leworęczne mistrzostwo. Wow, achievement. Ulepszenie broni dodają kolejne ogniwo w komorach recyrkulacji. Ło, co się dzieje? Co to był za dziwny lag? Nie wiem, co to jest, ale to weźmiemy. Kolejne ulepszenia, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Dobrze wiedzieć. Czy my coś znaleźliśmy fajnego? Zapewne nie. Mamy max, tu już mamy max. Kałaszek. Tu nic nie znaleźliśmy, tu nic nie znaleźliśmy, tu też nie, tu też nie. Lipa. Może ciebie ulepszymy? Da się na maksa? Nadal nie możemy na maksa. Kalipa. To jest generator Porlight. No kurde, Lipton. Resztę rzeczy mamy od cholery, ale tych najważniejszych jest nie mamy w ogóle. Ja tu wychodzę, a wyjdzie się w dół. I w dół. Z was już nic nie ma. A wy gnoje. Dobra, tam mam już zapisane. Nic nie ma? Jak nie ma? Jak przede mną ukrywać rzeczorki, no wiecie wy co? Po prostu szczyt chamstwa. Pyk, pyk. Może tu jest wejście? Nie ma wejścia. Ale już chyba wiem, gdzie jest wejście.
Na dachu się ma rozumieć, prawda? A? No to nie, tu jest ciasteczka, to nie. Mistwo. Chleba. Tu coś będzie? Naprawdę lipa, jeżeli chodzi o te bronie tutaj. Widzę każdy twój krok. Jest ciasteczko. Nie zatrzymasz. Tego nie wolno być. Dobra. I w dół. Czy my coś tu możemy na przykład blokować? Jastrząb, jastrząb, tu brzoza. Kamera, kamera, poligon, nic nie możemy. Ło, co to było? Dobra, ale jest ciasteczko. Jesz ciasteczko. Ciasteczko przyjęte. Kogo my tu mamy? Zabiłeś go. Dość, Wiktor. Tyle śmierci. Tylko go ogłuszyłem. Ocknie się. No to... załatwili nas w prymitywny sposób. To jest pytanie, czy szlachetniejszym jest znosić świadomie losu wściekłego pociski i strzały, czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot. Nie, tak nie może być, nie może. Nie zgadzam się. Wybacz, Lariso, ale nie rozumiem tego. On zniszczył wszystko, a ty, ty... Jestem lekarzem. Dziś zginęło już za dużo ludzi. Ludzi, Lariso! A to jest zwierzę! Pies bojowy! Rozpluje kogo tylko Sechenov mu każe! Uspokój się, jest skrępowany. Zaprogramuję leczenie i pójdziemy stąd. Dokąd? Nikt po nas nie przyjdzie. A ten pieprzony wariat zrujnował nasz plan ucieczki. Wiem to. Coś wymyślimy. Wątpię. Wypuśćcie mnie. A obiecuję, że wszystko skończy się szybko i bezboleśnie. A więc pies Sechenova mówi, co? Zobacz, ledwie się ocknął, a już nam grozi. Tak, ja przynajmniej grożę. A ile osób zakatowały bez żadnego ostrzeżenia twoje roboty? Pietrow, 2000? To nie jest jego wina. To przez awarię systemu. Systemu, mówisz? To dlaczego twój chłopak wyszedł z tego bez draśnięcia, co? Co ty do cholery wygadujesz? To oczywiste. Najpierw Wawiłow, potem WGN. Roboty atakują wszystkich z wyjątkiem was. Dwojga. Jak to możliwe, jeśli ich nie kontrolujesz, co? Wiktor? Mówiłeś, że nie masz z tym nic wspólnego. Oczywiście, że nie ma. Jakie jeszcze bójdy ci wcisnął, co? Ja nie mogę. Wiktor! Nie miałem wyjścia. Zwykła awaria niczego by nie zmieniła. Jak mogłaś? Jak? Jak ja mogłem? Przecież sama powiedziałaś, że to może być koniec świata! Jak? Nie, nie dotykaj mnie! Naprawdę nic jej nie powiedziałeś? I to był twój błąd. Ej, spokojnie! Larisa, czekaj! Czekaj! Już po tobie, gnoju. No, to ładnie, on jednak naprawdę żyje. Przynajmniej w tym mieliśmy rację.
No właśnie, robociki. Pan robocik. Ale daliśmy się zrobić jak dziecko. P3 do Czołomieja. Pietrow uciekł. Znowu. Pogoń za nim chyba wam się spodobała, Nieczajew. Nie wolno dopuścić, by Pietrow zakłócił start kolektywu. Znajdźcie go. Już! Przemyślę. Sprowadziliście na siebie gniew czarodzieja, towarzyszu majorze. Co ty nie powiesz? Odwal się, co? Pomocny jesteś taki jak cholera. Chyba do zbierania tylko rzeczy. Nie wiem, czy widzieliście te krzesła, które się tam zbugowały. To jest świetne. No, a to czemu nie? No nie róbcie sobie jaj, ja chcę to otworzyć. No po prostu to jest ból na moje serduszko. Mega ból. Kit, pytanie dotyczące czaty. Aty, nie czaty. Czaty też może być. Towarzyszu Seczenow, pytałem już o to Notowa, ale odparł, żeby o to was zapytać. Podobno do was należy decyzja w tej sprawie. Chodzi o towarzyszkę Murawiową. Zakłócenia prowadzone przez jej chatę utrudniają pracę nad najpotężniejszymi, nawet najpotężniejszych stacji. Jeśli to jakiś tajny ośrodek, który tylko dla niepoznaki wygląda jak chłopska chata, proszę mi to powiedzieć, że mógł ten obiekt tak opisać. Jeśli działa samowolnie, sugeruję powstrzymanie jej, ponieważ te zakłócenia absolutnie uniemożliwiają wszelki nadzór. Dane usunięte. 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, Kurde, to jest jakiś kod. Raport z inwigilacji. Raport zmiany nadzorca bezpiecznej komunikacji WZUMER. Marta 51, na prośbę kierownictwa rozpoczynamy zmianę 9 minut przed czasem. 6:43, sygnał szyfrowany, amerykański nadzór radarowy, zablokowano. 7:21, sygnał nieszyfrowany, chińscy radioamatorzy sprawdzają zasięg swojego sprzętu, zignorowano. Przepraszam, napad kaszlu. 7:53, sygnał nieszyfrowany, stacja pogodowa o znaczeniu liczbowym, zapewne szyfr, zignorowano. 10:44, sygnał szyfrowany, nieznanego pochodzenia, zapewne ćwiczenia wojskowe, Argentum, identyfikacja niemożliwa. 11:23, sygnał skanujący, chińskie sygnały testowe w niskich częstotliwościach, zablokowano. 12. Sygnał nieznany, pochodzenie centrala i jastrząb, zawartość, niezrozumiały ciąg zaszyfrowanych znaków. Mechs. No. Dobra, tu wszystko. Znów mnie boli to, że tam tego nie mogę otworzyć. Jeszcze tutaj nie wziąłem. No właśnie, coś tam było. Zaczytaliśmy? Tego się nie da. Zbugowane, no serio. No niestety, nie otworzą tego. Zbugowane niestety, tak samo. Kiedy otworzyć? Piro się dał zrobić bambuko. Otwórzmy sobie dla przyszłych pokoleń. I kochani, właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem, co będzie w sumie na temat tej serii. Co będzie dalej. Zamierzam iść głównie z fabułą, ale spokojnie. To nie znaczy wcale, że my tą grę zostawimy, jak tylko przejdziemy fabułę. Bo z tego, co mi wiadomo, jest możliwa dalsza kontynuacja potem, jeżeli chodzi o eksplorację. Dlatego też, na razie chciałbym się zająć fabułą, żeby... Chodź na tu, miernoto! Dobra, no chciałem w jakiś sposób tutaj pomóc sobie, ale... O kurde, to też było. Gleba. Weź spadaj na bambus.
Co tu już wzięliśmy rzeczy, więc uciekamy stąd powoli. Nic więcej stamtąd nie zbierzemy. Bryczka tutaj nam już stoi. Siadamy, jedziemy. 10 minut jeszcze odcinka zostało, więc śmiało damy radę. Muszę zobaczyć, czy tą mapę możemy w końcu otworzyć, czy nie. Ale to za chwilę, jak tylko odjedziemy gdzieś dalej. System go lokalizacji nie... Kupa. Nie da się. Wolny, majorze? Nie spodziewałeś się mnie usłyszeć? Nie tylko dobrze cię słyszę, ale wkrótce też zobaczę. Gotuj się, kutasie. Wierz mi, przygotowania idą pełną parą. Będą niespodzianki, psie. Zwróciłeś lęce przeciwko mnie, Knut. Nie odbiera, kiedy dzwonię. Zaraz się rozpłaczę. Gówno mnie obchodzi twoje życie uczuciowe. Charles, możesz go namierzyć? Gdzie on się zabunkrował? Sygnał jest nadawany z Teatru Plisieckiej. Teatru? Tutaj w zakładzie? Co za klaun? To teatr, towarzyszu majorze, nie cyrk. Zaznaczam na mapie. Jak sobie chcesz. Tym razem ten zdrajca mi nie ucieknie. No jaja se robicie chyba. Nie wiem, nie mam mapy i to mnie irytuje. Nie wiem, czy to jest bug, czy to jest co innego, ale nie mam mapy. No kurde, naprawdę. Ludzie, ludziska. Czemu tu nie ma mapy? Nie wiem, jak tam dojechać. Czy ja mam jechać tam w dół? No dobra, chyba jednak przejechać w dół. Tylko teraz się nie wyjebać. No właśnie. Piro nie wyjebać. Au, au, au. No bez jaj, okorzonek się... Ajajaj. Wiem. Spokojnie. Teraz tego klauna zabiję. Gdzie ty jesteś? Długo sobie już nie polatasz. Cholerny dziadyga. Chciałem się o ten korzonek zaczepić. Miałem taki ładny samochodzik, teraz z dupa. Już nie jest ładny. Lakier zdarty. No dobra, chyba musimy tędy przejechać. To mam jeszcze inny pomysł. Konkretnie mówiąc... Dobra, my się już... Co się... Co się stało? No bez jaj, naprawdę? Ej, no to już było śmieszne. To był bug. To był bug. Ja nie zginąłem, sorry, tak na poważnie. Ja się zginąłem na poważnie, ale nie zginąłem właśnie... No kurwa, nie bez jaj. Uciekło. Znowu. Pogoń za nim chyba wam się spodobała, nie Czajew. Dobra. Nie wolno dopuścić, wrócimy za chwilę. Pietro w zakłucie. Jak sobie chcesz. Tym razem ten zdrajca mi nie ucieknie. Dobra, kochani, już wróciliśmy, jak widzicie. No i staramy się jakoś tam dojechać. To tak, żeby przy okazji nie umrzeć. Przy okazji sobie zapisałem tą grę po drodze. Więc już powinno być lepiej. Już powinno być lepiej. Irytowałem się, powiem szczerze. Wow, ale jebło. Ale to było dobre. Rozumiem, że i tak dobrze jedziemy. Czyli po prostu mogłem już wcześniej tak jechać. Zobaczymy, czy jest ręczny. Nie ma ręcznego! No, to było słabe. To było słabe. Definitywnie to było słabe. Już się znów palimy. Kurde, jak ten samochód mi wybuchnie, to będzie lipa. To będzie lipa nad lipami. Tyrym, cym, cym. No. Jest blisko. Przedstawienie musi trwać. Nawet się już tu nie zatrzymuję, bo chyba tutaj tak nic nie ma w okolicy. Oprócz wieżyczek, które strzelają. Staram się też nic nie walić, bo jak widzicie, nam się ten samochodzik trochę jednak kopci. Co to są za... Chciałem powiedzieć, co to są za krowy? To za duże krowy. To w sumie byki, kolejna wymarła wieś. Jabłoczko, bo kompleksy zakładów, zwłaszcza Pawłow, uzyskują tam pewne zasoby. Zautomatyzowana sortownia przesyła do pobliskiej fabryki ptaki i zwierzęta do produkcji neuropolimerów. To się dopiero nazywa przejść po trupach do celu. Cóż za udany dowcip? Jestem pod wrażeniem. Jak sobie chcesz. Oczywiście muszę, ośrodek badawczy Sieczenow. Muszę sobie tutaj przelukać rzeczy.
bo inaczej nie bym to ja. No kurka, wódka, no i to mi się podoba. Rzeczorków, a rzeczorków. No, więc tak jak wspominałem, najprawdopodobniej będę chciał przynajmniej do jakiegoś momentu z tą UFO było przejść do przodu. No przejść tylko chyba się do przodu, ale okej. I jak najwięcej zrobić na odcinkach. Potem może będziemy sobie tą gierkę clearować na streamach. Jak najwięcej. Ale coś jeszcze muszę się dopytać. Właśnie, w ogóle jeżeli macie jakieś informacje, zobaczymy w ogóle ile osób dotarło do tego momentu. Jeżeli macie jakieś informacje, czy da się normalnie clearować dalej mapę i w jakiś sposób poznawać fabułę już po zakończeniu gry, w sensie fabuły. Nie powiem, ta informacja bardzo mi się przydała. Z pewnością by mi pomogła. Dałem robocika. Słyszę w ogóle cały czas roboty. Jest? Chyba nie. Nadal nie mamy żadnych tematów chyba. Kurwi kłaku. To by to nie zapomnę. Rzeczy mamy już full jak zwykle. Nasze inwentory, tak czy inaczej, jeżeli nawet jest większe, to się niestety już nic nie mieści. Co ty robisz? Dobra, są tam dalej. Tam widzę skrzynię. Ej, no jakoś to idzie. No zobaczmy, czy to działa. Działa! Zajebiście działa, możemy dodać energię. I możemy tym strzelać! Ale nadal żadnych schematów. Kurde, no bez jaj. To nie jest normalne. Czy ja mam jakiegoś buga, że tych schematów nie poznaję? To po prostu jest jakiś pek. Mam schematy, które już... Znaczy, dostaję schematy, które już dawno mam. Nic nowego. No patrzcie, nic a nic. Było i nie ma, a papa Tima. Dobra, tu już wszystko. Tu byliśmy. Tam jest ich dużo. Tam widzę chyba skrzynię. Której chyba nie wziąłem, no oczywiście, że nie wziąłem. Jestem złomiarzem. Do góry, panowie! Wszystkie? Ja dziwo wszystkie. I to było trochę przy easy. Tam są tylko chickenki. Tu żem zostawił skrzyneczkę jeszcze. O, schematerina jest już odblokowany. No właśnie. Chickeny! Ja też tak potrafię. Nie tłuczemy się. Jeden za jeden. Dobra, tu już chyba wszystko wziąłem. Tam widzę sejwik. Gdzieś tu był. Tu jest. I kolejna wieś. Dobrze. Próbujesz spytać tego Włodka Pietrowa, skarbie? Jak najbardziej. Wiesz, gdzie się ukrywa? Nie wiem i nie dbam o to. Paskudny drań. Chciał mnie poskromić. Gwałtowny zwyrodnialec. Gwałtowny co? Słonko, jeśli zdołasz schwytać tego parszywca, oddaj go mnie. Z przyjemnością go powieszę i będę się przyglądać, jak mu łeb eksploduje. Z żalem muszę odmówić. Szef chce go żywego, z nienaruszoną głową. Ale sam ten głupi łeb urwę, kiedy tylko wydobędziemy z niego kody. Z chęcią ci pomogę, jeśli tylko poprosisz, przystojniak. No w końcu, Nora, jak mi ciebie brakowało? Dupa, dupa, dupa!
Bla, 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 bla. Patrz, pokażę ci. Patrz, to jest niespodzianka. Kabum. O kurwa. Ej, tu powinien być sparaliżowany. Kurde. Narra. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z tej świetnej i w sumie strasznie politycznej gry. Ale nadal jest świetna. Trzymajcie się. Hej, hej! Juu.